moi drodzy, w SimCity. Dzisiaj trochę nietypowo, bo nie tylko przy mikrofonie jest Marionka, ale także oczywiście dwaj sympatyczni tutaj gracze. Przedstawcie się. Dzień dobry. Jestem Sato i gram w SimCity. Witam, jestem Taki i jestem uzależniony od SimCity. No dobra. Witamy w grupie wsparcia. Słuchajcie, jesteśmy na nowym rejonie, ale to nie jest tak, że my będziemy tutaj przez cały czas, ponieważ tamten rejon też wróci, tylko po prostu chcieliśmy sobie w trójkę zagrać w SimCity i zobaczyć, jak nam będzie szła rywalizacja, więc ogólnie rejon nazywa się Dry Places, jest prywatny i ma 14 miast i bodajże, o ile dobrze pamiętam, chyba 2 dzieła. Dokładnie. Ale się słyszę podwójnie. Zaraz przejdzie, bo to Escape znowu wariuje. Dobrze. Dobrze, no to ja, dobra, to ja wchodzę do swojego miasta, którego jeszcze nie nazwałam. Więc słuchajcie, pomimo, że teren jest totalnie piaszczysty, powiem wam, że są tutaj złoża. Ale nie na moim akurat. Nie na mojej miejscówce. A u mnie jest kupa złóż, już pokażę. O. Jest węgiel, ruda, olej. Będziemy tworzyć. A ty, Czaki, co tam masz? U mnie jest też dużo złóż i dużo piachu. Zrozumiałe. Zacznę sobie robić drogi jakieś skromne. Zrobimy sobie babki z piachu, tak? Nie, ja tutaj myślę teraz. Myślę nad tym, jak to tutaj, że tak powiem, rozplanować to miasto. No, ja też się właśnie zastanawiam, jak to poprowadzić. No, bo tutaj akurat mam prosty teren. No i taki prosty teren, moim zdaniem, wymaga więcej wysiłku rozplanowania. Bo ja wiem, prosty teren, czy potrzeba wysiłku, właśnie na prostym terenie jest łatwiej. No, jeżeli będę robiła tym trybem tutaj szanownego naszego widza, Kurosaki. O Jezu, muszę. Oh my god. Sorry, Kurosaki. Co ci się dzieje? Nie, po prostu nie mogę wymówić twojego niku Kurosaki, więc sorry. To po prostu, no to potrzeba więcej funduszy, no. Już. No to jest wiadome, że fundusze są połączone. Ja już mam tylko 14 tysięcy, dopiero parę ulic pociągnąłem. O Jezu. Ojej. A ty, Czaki, co tam masz? Co tam masz ciekawego? Co ja mam? Już ci mówię, co mam. Węgiel mam, rudę mam, ropy nie mam i tyle. Wiatr mam. Masz wiatr, fajnie. Wiatr w żaglach. No albo we włosach. Będę mógł robić elektrownię wiatrową. No to super. To dobrze. Strefy fabryczne. Ja już mam wszystko rozplanowane. Znaczy, oczywiście w mojej wizji rozplanowane. Czy to będzie się nadawało, to ja nie wiem. Co z tego dalej będzie? Na pewno nic, jak zwykle. Miało być tak pięknie. Wielkie miasto, ciasto. No fok. No dajcie spokój, no nie mogę. O, już jestem bankrutem. Szybko. Bardzo szybko. Rozwijam. Marionka, zaskakujesz nas. Naprawdę. No wiesz, dziewczyny muszą umieć zaskakiwać. Dobrze, ja sobie zrobię tak. Ale wody mam dużo. To jest bardzo interesujące. Jak na teren pustynny? No. O, nie postawi wody. Nie czepiajcie się szczegółów. Z wiatrem. Ej, wiatr. Nie mogę usunąć, fajnie. Nie mogę fajnie usunąć. Wiatr jest tam w tą stronę. Jest, usunąłem. Czyli tam powinny iść fabryki, a tutaj... Nie, tu nie powinny fabryki. Nie wiem, zobaczymy co pójdzie. Kto tu mi sprzeda prąd, wodę? Nie mam pojęcia, kto ci to zrobi. Ja tak sobie myślę. U mnie, ja powiem wam tak, że u mnie już jest nieciekawie. Ogólnie. Już się poddajesz, tak? Tak, już przegrałem. Tej rury. Ja już przegrałem, ogólnie. 4 minuty. Jakby ktoś się pytał. Ścieki. Słucham?
4 minuty nagrania, już sromotna porażka. Dziękuję, do widzenia. No słuchaj, 4 minuty nagrania, ja mam tylko 2000, mam wszystkie obligacje wzięte. Mam 27 tysięcy i minus 1500 na godzinę. Więc wiesz. Ogień. To jest już niedobrze, to jest już niedobrze. Dobrze, teraz tutaj mieszkańców. To już jest niedobrze, dobrze. Dobrze, niedobrze. To jest bardzo niedobrze. O Jezu, źle to zrobię. To jest takie dobrze, że jest niedobrze, no. Rozplanować, jak ma funkcjonować to miasto, to jest normalnie porażka. No, porządki są najgorsze. Tak, ja na razie robię jak bądź, byle zarabiało. Jasne, A potem się coś z tego wykombinuje. Dobra, ja sobie przyspieszę czas od razu. Nie. Mam 12 ludzi w mieście. Wow, dużo. Jestem najlepszy, mam 420. Wow, chciałem, żeś poszedł do przodu, pokażcie mi to. Jedna ulica z domkami i to jest wszystko, co... Ja nie mogę skoczyć do ciebie. A ja poinformuję drogi widzów, że z chęcią bym kupię dodatek, tylko poczekam trochę, jak stanieje. Ja też kupię. Jak się uda, to kupię wszystkie dodatki poboczne. To wiecie, te mikropłatności za 9 zł. I jeszcze musisz naprawić Minecrafta. Tak, Minecrafta muszę naprawić, bo widzowie nie wiedzą, mi się spieprzył, coś się stało, bank nie zapłacił, odcięli mi dostęp do internetu, do Minecrafta dokładniej. I nie mogę grać, mimo że miałem konto premium i już nie mam, nie wiem dlaczego. A może wydałeś wcześniej kasę? Nie wydałem, na bank nie. Od razu mówię. Wypłaciłeś i bank nie zdążył zaksięgować? Na pewno nie. Zresztą od razu wam podpowiem i powiem, że po kupnie sprawdzałem swoje konto i odjęli mi te pieniądze. Od razu. Czyli jednak znalazłeś? Nie, wtedy, bo ja pamiętam to, że sprawdzałem dla pewności, czy mi zabrali tyle, ile powinni zabrać. I wtedy mi wzięli pieniądze. Ale to mniejsza z tym, teraz jest SimCity, teraz jest ważniejsza rozgrywka, prawda? Że tak powiem, life is brutal. Dokładnie. Dobra, ja już tutaj postawię może chatkę burmistrza. Ja to przyspieszę. What the fuck? Nie mieści mi się chatka burmistrza, no nie fajnie. Nie fajnie. Największy wydatek, uwaga, woda, $100. Jak 100 dolarów? Jak 100 dolarów? Nie rozumiem. To jest 1 i 2 zera. No wiem, ale czemu tylko 102 dolarów? Ja tu jakie wydatki mam? Bo ma rabat na wodę. Mi obligacja zabiera 519, prąd 856, woda i ścieki po setce i administracja 200. Dziękuję. I teraz nazwę sobie miasto. Ja sobie teraz nazwę. Zatowo. White. I serdecznie pozdrawiam, oczywiście, bo zapomniałem powiedzieć, Milkę, ona będzie wiedziała, o kogo chodzi. Jasne, pozdrawiamy. Pozdrawiam też, od razu się dołączę przy okazji, dwóch, tylko, Boże kochany, rzeczywiście nie pamiętam jednego nika, ale pamiętam z kolei, po prostu nik miała Ola i też ją pozdrawiam. To fajnie. I ma to sposobem, wszyscy zostali pozdrowieni. Tak, i wszystkich, których nie wymieniłam. Dziękuję. To tak jak zrobiła pani Doda, słyszeliście o tych pozdrowieniach, nie? Nie. No, dała na gdzieś tam czekać na Facebooku. Wild West, Dziki Zachód. Na Facebooku dała ładnie, że tak powiem, życzenia noworoczne i pod spodem był link, że specjalnie dla tej osoby. I że szczególne wyróżnienie dla tej osoby. Nie? I link do jakiejś osoby na YouTubie. I co się okazało? Pani była tak chytra, że ten link, kto kliknął, ten wchodzi na własnego Facebooka. Wow. Więc wow. Każdy czuł się wyróżniony. I każdy myślał, że o niego chodzi. To było, kurczę, genialne posunięcie. Taktyczne oczywiście. Strategiczne. Żeby ludzi wyrolować. No może nie, że zrolować, wiesz, tylko
Ja by to powiedział. Sprawić im przyjemność. Dokładnie, tak. Nie, fuck, nie. Co znowu, nie? Fuck, jakie fuck, nie? Fuck, czekaj, stop, what? Fuck. Pali się. Nie pali się. Ogień. Ja gdzieś tu fabryki. Nie pali się, nie ogień. Na końcu. Fuck. Dobra, no właśnie tutaj nie ma fabryk. Ludzie, budujcie się. Kasa chce. Jajdź. Pieniądze to nie wszystko. Jajdź. Ale na rozbudowanie miasta, no niestety. Dobra. Może to mnie trochę uratuje, ale trochę chociaż. No dobrze, że Marynka tego nie widzi, bo się ze mnie śmiała. Tak się śmieje. Pośmieję się później, jak zobaczę. No na pewno zobaczysz. YouTube no, nie wybaczają. Jeśli to chwilę rozwijam, macie teraz YouTube nie wybacza. Obraz statyczny. Dobra, już lecę. Teraz tak. Tu trzeba ten. No dalej, kasa rośnie w siłę. Drugi trochę ulepszyć. Go potrzebują. Jeszcze oni potrzebują. Pa! To kosztuje. Pewnie to kosztuje. I w co idziecie? Przyznajcie się, bo moi widzowie tego nie widzą. Tyczaki, w co ty idziesz? Ja jeszcze w nic nie idę. Ja na razie buduję mieszkańcom domy i niech się cieszą, że mają gdzie mieszkać. No właśnie widzę, że coś tam tutaj jest. Coś tam wybudowałeś, Amarionka? Ja buduję Wild West, tak się nazywa moje miasto i to będzie istny dziki zachód. Aha, no to fajnie. Kasyna... Tak. I inne takie. Kasyna, rozróby. Tak, oni chcą fajnie. Dyliżanse. Trefy, zrobię to. Miasto przeszłości. Jak to żeś pięknie określił, miasto przeszłości. Cofnijmy się do roku 1762. Dalej, budujcie się moje dzieci. O, mam za mało kasy, ale przynajmniej chcesz zaznaczyć. Zrobimy jeszcze to. Zaznaczę. Zrobimy to. Kurde, no. O, już dawaj strefę. Dobra, mam nadzieję, że to da radę. Dajcie radę teraz, proszę, dajcie radę. Włączyłem prąd, ale się cieszą, bo włączyłem prąd. Ty dopiero mi teraz prąd, ale ty się znęcasz za to, znęcasz się. Oszczędności muszą być. A jak tam, Chucky, stoisz? Jestem na prądzie, mam 4000 i pół mieszkańców i ciągle rośnie. Chucky jest na prądzie. Chucky jest na fali. Wow. 2500 na godzinę zarabiam. Nieźle, brawo. To sweet, naprawdę, bo ja się jeszcze tak nie wdrożyłem w to, ja to po prostu źle zacząłem, szczerze. Przyznaję się bez bicia, że źle zacząłem. Spoko. Zdarza błędy się. Błędy to rzecz ludzka. Oczywiście. Ale komputer tego nie wybacza. Wiem. Błądzić. Zarabiam 1000 na godzinę dopiero, wiesz? Ja 700, kurczę. Skąd wykradniecie kasę, no? No słuchaj, ale ja miałem taki kryzys, że elektrownię musiałem wyłączyć. Bo bym zbankrutował. What? Co? Nie, tutaj. Elektrownię? No musiałem włączyć elektrownię, bo bym zbankrutował. O, dobrze. Podwyższyłam trochę teren, więc żeby ludzie się poczuli tacy swojscy. Swojscy, jak na wsi. Tak. Ej, jak krzywo te drogi idą. Jak ty patrzysz, Chucky? Krzywo. Co ty patrzysz? A coś czuję, że dzisiaj będą dobre teksty, drodzy widzowie. No ja tak sobie patrzę. Patrzę sobie i sobie patrzę. No to patrz. Patrzenie nie kosztuje. Chyba. No ale mieszkanie w moim mieście tak. To już narzucasz im podatki. No oczywiście, co ty myślałeś, że za darmo będą żyli sobie? No, ja od razu daję na 10. No to kurczę. Ue, to mało, to słabe podatki im dajesz. Poczekają, to się doczekają. Tak, więcej komercji, tą komercję też musimy wydać na jakiś poziom przyzwoity. Co ty tam marudzisz, Chucky?
Bo idziesz w komerchę. Komercyjne zagrania. Tak, sprzedałam się. Tak. Niestety, to jest smutna prawda. Tam. Ej, no co, takie nachylenie drogi. Mosta chcę tu walnąć sobie. Mosta? Tak, mosta. Mosty. Nie, ja chcę mosta sobie tu walnąć. Tutaj drogi, budynki. Fabryki. I nie wiem ile ten most będzie kosztował mnie i to mnie boli. Za dużo. Za mało. 5000 w tym momencie mam i wiecie co? Trzeba będzie zacząć wydobywać jakąś węgiel czy coś. A ja tutaj daję. No, dajcie linię. Tak. Umieść kopalnię węgla. Dodaj jeszcze tyle szybów do kopalni węgla. Wydobądź 48 tony węgla w jednym dniu. Nagroda 5000 Simo Melonu. Nie chcę żadnego samooczka. Samooczki są nie dla mnie. Dobrze, jeszcze następny region. Region. Chciałam powiedzieć, strefę mieszkalną daje. No i dobrze, ja tam muszę ustawić, że globalne. Jezu, ale tutaj drogie jest paliwo, 10 tysięcy, ja pierniczę. Czy ja zarobię? O, tak, płać. W sumie jedno, nie, w sumie jedną pompownię tu będę mógł postawić sobie, to będzie gitara. Dobra, panowie i panie, zaczynamy wydobywanie kopalnictwa. Czemu nie mam? Miej tyle, bo tym 7, jak to pamiętaj, żeby nie postawić kopalni przy domach mieszkalnych, to nie jest Śląsk. Żeś teraz pojechał. O, żeś to. Już sobie narobiłeś wrogów, już ci tylko tyle mówię. Ja strefę numer 2. Zaraz będzie hejt, zobaczycie. Trudna. Zaraz będzie I wanna hate. Chyba, że robisz takie, wiesz, miasto śląskie, gdy będziesz miał domy mieszkalne obok kopalni węgla. Kamiennego. A czemu nie? O, jest zatwierdzona petycja w sprawie budowy kopalnia węgla. Juhu. Cieszmy się. Okej, także zaczynajmy. Kopalnia węgla. 22 tysiące nie stać mnie. No to trochę musisz pooszczędzać. Na czym ja jeszcze mogę to oszczędzać? Tam na końcu. I jakoś w końcu dojadę do końca mojego regionu, znaczy mojego miasta i w końcu postawię tam te fabryki. Bo chcę, bo tak to ciągle brak kas. O lol. Ile ty czaki zarabiałeś, mówisz? Teraz 3300 na godzinę. 3300? Osa, ale żeś poszedł do... Żeś zaszalał! Milordzie, mam 1888. Jak tam status prądu? Dobrze. Zgony. Edytuj. Ambulans. No. Marionka, daj radę dojechać. Daj. O. No. Co ty, Marionka, tam ten, ty tworzysz? No, takie... próbuję dociągnąć drogę do końca. Do granic, nie, takie miasta. Dziwne odgłosy wydobywałaś, naprawdę. Cicho. Wiesz, siwuję się z myszką. Rozumiem. Nikczemniku. Co? Nikczemnik. Tak. Różnie mnie ludzie nazywali. Nawet łobuzem. Ale nikczemnikiem jeszcze nigdy. No to poczekaj, bo ja zawsze mam pomysły. Nasze miasto jest brudnawe, więc mam dobry system kształcenia, mógł przyciągnąć do miasta zamożnych simów i oczyścić miasto. Dobrze, niech on będzie. Jej. Czaki, jesteś za wszystkim, nie? Pokaż mi wasze miasto, bo ja potrzebuję kasę, wiecie, ja potrzebuję kasę, mi kasy brak. Kasy. Dobra, tutaj dam... Ale ty widzę, idziesz, kurczę, już tyle tego miasta zarobiłeś? Wow. A to podglądasz? Co? Podglądasz? No podgląda. Ale tylko z góry, nie wchodzę do miasta. No Marionka tu... widzę, że robi jakieś autostrady wokół swojej granicy. Tak, bo ja tutaj, wiesz, to jest granica z Meksykiem. Boi się o przemyt. No ja nie wiem, co mi chcecie tutaj nawrzucać, więc muszę się zabezpieczyć. Rozumiem. Jest, ale ta szkoła droga była.
No szkoła jest zawsze bardzo droga, dlatego na szkołę zawsze, wiesz, trzeba tam z pewnym okiem się mrużyć. Inwestować, dokładnie. Ale Dobra. Podstawa,